Dzień dobry, witamy. Marcin Bosacki, szef klubu senackiego PO, naszym gościem. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. I znowu premier będzie mógł powiedzieć, że w Senacie założyliście czapki świętego Mikołaja i rozdajecie na prawo i lewo pieniądze, których nie ma. Mówię o podwyższonych dodatkach energetycznych. Ja się cieszę, że to, co my robimy, wreszcie zmusza rząd do pewnych działań. Przypominam, że myśmy rozszerzyli na wszystkie źródła ciepła dodatek już ponad miesiąc temu i wtedy zaczął się rząd tym zajmować, co prawda za późno, bo miesiąc musiał być na wakacjach. No i przyznał dodatki uzależnione od wzrostu cen źródeł ogrzewania. Nadal nie dla wszystkich, bo na przykład tych, którzy ogrzewają prądem, nie. Więc myśmy to rozszerzyli. Po drugie, dajemy to również małym i średnim przedsiębiorcom, bo uważamy, że to jest absolutnie kluczowe. Ja słyszę od mnóstwa małych, średnich przedsiębiorców z Poznania, mówi, że pracujemy nad pakietem. Jeśli, no właśnie, rząd zawsze jak my mówimy, że trzeba się tym zająć, mówi, no my pracujemy i kiedyś to zrobimy. No tak jak premier powiedział 3 dni temu, że trzeba zamawiać węgiel na styczeń albo może nawet później. No. Znaczy nie, zaczyna się sezon grzewczy, trzeba wreszcie to ustalić, kto ile dostanie. Zmuszamy rząd, miejmy nadzieję, że on wreszcie jasno powie Polakom, będzie ciepło na zimę. Tylko wykreśliliście też zapisy uszczelniające tą ustawę. Rząd dlatego wrócił do Sejmu z tą ustawą, aby wykreślić to sformułowanie, że dodatek jest dla gospodarstwa domowego, miało być na miejsce zamieszkania, na adres. Wykreśliliście to znowu na gospodarstwo, choć to samorządy mówiły, że jest bardzo dużo wniosków, które budzą wątpliwości. Trzeba to jakoś weryfikować. Rozdajecie u nas na komisji na lewo? Byli przedstawiciele samorządów i nie słyszeliśmy sprzeciwu wobec tych zaproponowanych przez nas rozwiązań. Natomiast słyszeliśmy wiele organizacji lokatorów na przykład, że ktoś, kto mieszka pod jednym adresem, a jest tam kilka rodzin, dostanie tylko na jedno mieszkanie, a nie na parę, które jest pod jednym adresem. Dlatego to zrobiliśmy. Bo jest jeden piec, do którego wrzuca się tyle samo węgla. Nie. Czasem jest kilka pieców pod jednym adresem. I sformułowanie gospodarstwo domowe jest najbardziej precyzyjne i sprawiedliwe. No ale to włodarze miast mówili, że mają już więcej wniosków o dodatki węglowe niż mieszkańców. Znaczy, oni są tego, żeby to weryfikować. Natomiast to, co myśmy zrobili, to rozszerzyliśmy rzeczywiście na wszystkie źródła energii. Moim zdaniem to jest, mówię, i precyzyjne, i sprawiedliwe. Panie senatorze, a czy polski rząd powinien wprowadzić obowiązkowe ograniczenia w zużyciu energii? O takim planie mówiła szefowa Komisji Europejskiej. Powiem panu tak, mnie bardzo martwi to, że polski rząd nie ma kampanii społecznej oszczędzajmy energię i ciepło. Wszystkie kraje poważne to już robią i to trzeba robić, bo rzeczywiście ta zima będzie ciężka. Jeszcze jest jeden aspekt. Wie pan, co to jest plan 110 we Włoszech? Nie wie pan, a to jest najbardziej popularny w Unii Europejskiej plan ocieplania mieszkań i domów w tym roku. Już miliony Włochów z tego skorzystały. Dlaczego Włochy mają na to pieniądze? Bo wzięły pieniądze z KPO. 100 miliardów euro. I z tych pieniędzy 110% tego, co się zainwestuje w ocieplanie budynków, będzie zwrócone. O KPO polski też rząd za chwilę niestety tego nie może zrobić, ponieważ ciągle dlatego, że chce brać pod but polskie sądy, nie ma miliardów z KPO. A porozmawiamy być może o pieniądzach z KPO, na pewno o pieniądzach z reparacji, czy uda się je uzyskać. Marcin Bosacki zostaje w naszym studiu. Zapraszam do radia internetowego RMF24, na rmf24.pl i do wszystkich kanałów społecznościowych. Tam dalej rozmawiamy. Panie senatorze, czy Senat podejmie temat reparacji wojennych? Była świetna okazja, bo Senat odwiedzał Bodo Ramelow, przewodniczący Bundesratu. Porozmawialiście na ten temat, powiedzieliście, panie przewodniczący, jest problem, nie zapłaciliście nam. Rozmawialiśmy podczas rozmów, w których ja byłem, to były rozmowy w szerszym gronie. Rozmawialiśmy głównie o sprawie pomocy dla Ukrainy. No tutaj Niemcy mają sporo do, powiedziałbym, nadrobienia. I na tym się skupialiśmy. Jakaś deklaracja padła? Jeśli chodzi, wie pan, ja pracowałem ładnych parę lat w dyplomacji. Jeśli chodzi o rzeczy, w których jedno państwo żąda czegoś od drugiego państwa, to musi prawnie rozpocząć rząd. Rząd PiS-u mówi o tym od 6 czy 7 lat. Do tej pory nie zrobił podstawowej rzeczy, czyli nie wysłał noty dyplomatycznej z tym, czego żąda. Premier mówi, że to jest kwestia kilku dni i złożymy notę dyplomatyczną. To ocenimy i być może wesprzemy, bo jest niewątpliwe, że prawnie Niemcy i moralnie
mówię to jako człowiek, który ma dziadka, którego w 1941 roku, nawet nie wiemy którego dnia, zabito na gestapo w Poznaniu na Młyńskiej, nie rozliczyły się do końca ze swoich zobowiązań. Sprawa reparacji wojennych ma stanąć na forum Parlamentu Europejskiego. Europosłowie PiS-u mówią, że będzie projekt rezolucji w tej sprawie. Słusznie, trzeba to wynieść na forum Parlamentu Europejskiego. Ja byłem kilkakrotnie jako gość, głównie jako szef Komisji Pegasusowej Senatu w Parlamencie Europejskim w ostatnich miesiącach i widziałem, jak pracują w kompletnym osamotnieniu, dukając z reguły dość niezbornie posłowie PiS-u. Mam nadzieję, że w tej sprawie rząd PiS-u będzie konkretniejszy i bardziej skuteczny niż przeciętna działań PiS-u w Parlamencie Europejskim. A jakby pan poprowadził sprawę reparacji wojennych, będąc szefem dyplomacji przyszłego rządu? Ja bym się mocno zastanowił, na ile ta sprawa, nie moralnie, bo moralnie sprawa jest oczywista, ale prawnie jest do, przepraszam za kolokwializm, ugryzienia, i próbowałbym z całą pewnością najpierw mocno rozmawiać z Niemcami poufnie, bo w tej chwili mamy do czynienia z propagandą, tak? Trwającą już 5 lat czy 6 lat propagandą, za którą nie idą prawdziwe środki prawne i dyplomatyczne. I jeszcze jedno. Ja znam w ostatnich 20-30 latach jedną skuteczną operację wymuszania na innym państwie dużych pieniędzy. I to była operacja izraelsko-żydowska wymuszania pieniędzy na bankach szwajcarskich, czy Szwajcarii. I wie pan, czego to wymaga? Sojuszników. Rząd PiS-u nie ma ani w tej sprawie, ani w żadnej innej poważnej sprawie dla Polski żadnych sojuszników. No może europosłowie PiS-u właśnie w Parlamencie Europejskim budują koalicję na rzecz reparacji pożyjemy, wojennych dla Polski. Zobaczymy. Jestem przekonany, że tak jak w wielu innych sprawach, łącznie z poparciem dla Ukrainy, będzie łatwiej budować koalicję sojuszników Polski rządowi, który będzie miał prawdziwych przyjaciół. Rząd PiS-u takich nie ma, oprócz Orbana, który w wielu sprawach strategicznych tak naprawdę działa na niekorzyść Polski. Ale załóżmy, że Platforma wygrywa wybory, załóżmy, że Marcin Bosacki zostaje ministrem spraw zagranicznych. W tym czasie rząd PiS-u zdążył złożyć notę dyplomatyczną w Berlinie w sprawie reparacji. Pan kontynuuje czy wycofuje tą notę? Żeby odpowiedzieć odpowiedzialnie na pana pytanie, ja musiałbym zobaczyć tą notę i jej uzasadnienie. Ale raport jest ogólnodostępny. Te wyliczenia są. Zakładam, że w nocie dyplomatycznej będzie to dołączone. Ten raport, on jest tłumaczony na język niemiecki teraz dopiero. No więc, wie pan, jeśli ten raport, jak twierdzą pisowcy, łącznie z samym panem Mularczykiem, był gotowy 2 lata temu, to dlaczego on do tej pory nie był przetłumaczony? Tak? To nie jest odpowiedź na moje pytanie, czy następny rząd będzie kontynuował sprawę reparacji? Nie, a ja panu mówię, że podstawową dla tej sprawy kwestią jest, czy mamy do czynienia tylko z teatrem propagandowym, na co wiele wskazuje, czy z rzeczywistymi, popartymi argumentami prawnymi, a nie tylko moralnymi działaniami. I co dla pana będzie takim papierkiem lakmusowym? Czy rząd PiS-u realnie chce spróbować wydobyć pieniądze należne Polsce za straty wojenne? Ja panu powiem tak. Moim zdaniem więcej realnie da się wydobyć, nakłonić. Bo nie chcę mówić, bo naprawdę, znaczy w dyplomacji nie należy mówić wymusić, tak? Ale nakłonić partnerów. No bo to są partnerzy w najważniejszych dla Polski organizacjach międzynarodowych. Niemcy są takimi partnerami i w Unii Europejskiej, i w NATO. Jeśli byśmy prosto mówili zadośćuczyńcie tym, którzy jeszcze żyją, a wtedy stracili zdrowie, kilka lat życia. Ale tutaj Niemcy i tak odpowiadają, dalej, że już były wypłaty dla przymusowych pracowników. Okay. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie to robiła w końcówce lat 90. To już było. Były pytanie, rekompensaty za badania medyczne. Już było. Pytanie, czy to było wystarczające? Znaczy, to jest pierwsza rzecz, tak? Znaczy, na co i dla kogo? Bo ogólna suma 6 bilionów, no to naprawdę Niemcy mogą z drugiej strony powiedzieć, no dobrze, ale myśmy oddali wam 20% swojego terytorium, które w tej chwili jest 1/3 terytorium w Polski i myśmy w tym oddali. To jest obrzucanie się argumentami nieprawnymi, tylko symbolicznymi. Czekam na argumenty prawne i wtedy zobaczymy, jak się do tego ustosunkować. Jak mówię, moralnie moim zdaniem sprawa nie jest zamknięta. Czy jest do ugryzienia prawnego?
Trzeba będzie to zbadać. Czekam na realne kroki rządu, a nie tylko propagandowe. Na pewno ta sprawa będzie żyła tu w Polsce, bo już wiemy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS chce przygotować projekt uchwały w tej sprawie. Platforma powinna poprzeć w parlamencie uchwałę wzywającą prawdopodobnie, czy upoważniającą rząd do działania, czy uchwałę wzywającą Berlin do podjęcia rozmów. Wie pan co? Powiem panu tak. Byłoby łatwiej uzyskać coś od Niemiec, gdybyśmy nie mieli wczorajszych słów naczelnika państwa, że Unia Europejska jest dla nas obcym kręgiem kulturowym. Znaczy, nie można w ramach jednej wspólnoty, a jesteśmy w jednej wspólnocie, Unii Europejskiej, jesteśmy we wspólnocie Zachodu, co PiS też ignoruje, Stany Zjednoczone, i to obojętnie jaki tam jest rząd, wspierają Polskę jako członka Unii Europejskiej. Gdybyśmy my stanowczo, ale w ramach reguł stworzonych przez tą wspólnotę naciskali, użyłem słowa, którego nie powinienem, wpływali na naszych partnerów po to, żeby coś uzyskać. Ale może... Krzyczenie i wydawanie tylko szumnych uniwersałów nie przybliża celu. To nie jest odpowiedź na pytanie, czy Platforma powinna poprzeć uchwałę Sejmu w tej sprawie. Tak samo panu odpowiem jak na pana pierwsze pytanie. Zobaczymy, co proponuje PiS konkretnie. Panie senatorze, przypominam, Marcin Bosacki jest naszym gościem. Ma pan w telefonie zainstalowaną rządową aplikację RSO, czyli Rządowy System Ostrzegania? Nie, nie mam. Bo niedługo, jak wynika z projektu ustawy przedstawionego przez MSWiA o ochronie cywilnej ludności, wszyscy sprzedawcy urządzeń telekomunikacyjnych, smartfonów będą mieli obowiązek preinstalacji takiej aplikacji. Słuszna koncepcja? Pytam także pana jako szefa senackiej, nieco zapomnianej komisji do spraw inwigilacji metodą przy użyciu Pegasusa. Nie, nie, niesłuszna koncepcja. Dlaczego? Może rząd dba o bezpieczeństwo? Chce, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje, o zagrożeniach. Jeśli to proponuje resort, na którego czele stoi dwóch panów, czyli Kamiński i Wąsik, skazanych za to, że podsłuchiwali przeciwników politycznych, między innymi za to, to ja nie mam do zaufania do takiego rządu. I wiem również, jak próbuje sprawę Pegasusa, której sedno polega na tym, że przeciwników tego rządu, w tym szefa kampanii wyborczej największej partii opozycyjnej, metodycznie się podsłuchiwało, inwigilowało w sposób totalny, bo do tego służy Pegasus, oraz wykorzystywało z tego fragmenty zmanipulowane w walce politycznej w wyborach. Ja jako obywatel, nawet nie polityk, tylko obywatel, boję się tego typu metod takiego rządu. Ale co może być złego w aplikacji do ostrzegania obywateli o silnym wietrze czy o gradzie i burzach? Naprawdę nie wiemy, co w tej aplikacji będzie. Pan podejrzewa o złe intencje, tak, pomysłodawców. Dokładnie. Ten rząd z panem Kamińskim i Wąsikiem podejrzewam, że chcą wszystkich, bo to nie chodzi tylko o polityków. Przecież podsłuchiwani byli prokuratorzy, adwokaci, przywódcy związków zawodowych czy organizacji pracodawców. Wszystkich, którzy mogą być podejrzani dla tego rządu albo których ten rząd może uważać za swoich wrogów, ten rząd już inwigilował. Być może chce to zrobić na skalę masową. A Senacka Komisja do Spraw Inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus to już całkowicie zakończyła pracę? Od maja właściwie? Nie, właśnie wczoraj się spotkaliśmy na spotkaniu nieformalnym. Nadal mamy wiele kontaktów, na przykład za 10 dni będzie w Polsce przedstawicielstwo, misja trzydniowa Europarlamentarnej Komisji, dokładnie w tym samym celu powołanej, czyli zbadania sprawy Pegasusa, i będziemy mieli z nimi parogodzinne spotkanie. I co tu będą robić? Będą badać, jak w Polsce używano Pegasusa, kto to robił, kto to zakupił. Wiele z tych, wiele odpowiedzi na te pytania my znamy, więc się z nimi co do tego podzielimy, ale nie tylko to robimy. Przygotowujemy również projekt ustawy, czy założenia do ustawy, który przywróci demokratyczną kontrolę nad służbami specjalnymi, której teraz w ogóle nie ma, która kulała do 2015 roku, a po przyjęciu władzy przez PiS jej nie ma w ogóle. Ale komisja Pegasusowa wróci jeszcze do przesłuchań? Ma szansę jeszcze kogoś przesłuchać? Jeśli będą potwierdzone, bo my mamy nieoficjalne przesłuchy o niepotwierdzonych przypadkach inwigilacji Pegasusem, to kogo? Tak. Ponieważ to są raczej na zasadzie plotek, to ja panu tego nie powiem, bo
ja się opieram na dowodach. Czyli jeśli nie jeśli będzie chodzi nowych... o dowody, wiemy o 13-14 osobach, które były podsłuchiwane. Czyli jeśli nie będzie nowych informacji potwierdzonych, że były kolejne osoby, to przesłuchania raczej już nie będzie. Ale proszę się spodziewać w perspektywie nieodległej, ale to raczej miesiące niż tygodnie, raportu z naszych prac i drugiej rzeczy, czyli propozycji rozwiązań ustawowych, jak przywrócić kontrolę nad służbami, której w tej chwili w Polsce nie ma. Dwie instytucje, które powinny to sprawować, czyli Sąd Okręgowy, głównie Sąd Okręgowy w Warszawie, wiemy, że klepie zgody na podsłuchy i inwigilację, niestety w sposób taki, który nie gwarantuje praw obywateli, a druga instytucja, czyli Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, co mówią sami członkowie, jest niestety w tej chwili tak naprawdę parawanem fikcją. To kiedy raport? W ciągu paru miesięcy. Ale to jeszcze w tym roku? Pracujemy nad nim być może na początku przyszłego. A pan wie, czy docierają do was sygnały? Jak rozumiem, że Pegasus działa dalej, skoro pan mówi o plotkach, sygnałach, że są kolejne docierają osoby. Docierają do nas sygnały, że ten rząd nie wyzbył się po całej aferze Pegasusa tego typu ambicji i nadal swoich przeciwników politycznych w podobny sposób totalnie inwigiluje. Czy to jest Pegasus, czy to jest podobny, może nawet bardziej zaawansowany pytanie, system? Pytanie, czy nadal mamy aktywną licencję na używanie Pegasusa? To nie jest jasne. Zapytamy też przedstawicieli Komisji Europarlamentarnej, którzy niedawno byli w Izraelu, czy się tego dowiedzieli. Czyli mogą mieć wiedzę o tym, czy Polska może legalnie korzystać z tego urządzenia. Senator Marcin Bosacki nadal jest z nami. Czy deklaracja Donalda Tuska, kto nie popiera prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży, nie znajdzie się na listach wyborczych, dotyczy także list do Senatu? Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o listy do Senatu PO. Natomiast oczywiście dążymy do tego, już rozmowy się toczą, żeby powtórzyć pakt senacki, który wygrał minimalnie, no ale ta większość 51 była żelazna przez te ostatnie 3 lata, żeby powtórzyć pakt senacki między wszystkimi demokratycznymi, antypisowskimi ugrupowaniami. I po tej deklaracji Donalda Tuska wszyscy obecni senatorowie Platformy załapią się na listy wyborcze? Miałem kilka rozmów wczoraj podczas posiedzenia na ten temat. Nawet koledzy, którzy są uznawani za raczej o poglądach umiarkowanie konserwatywnych, nie mają z tą deklaracją większego problemu. Czyli nawet jeśli byli do tej pory przeciwnikami aborcji, to stwierdzą, że warto znaleźć się na listach i zapomną o tych poglądach. Wie pan na co? Chwilę. Ja myślę, że to jest droga, którą przechodzi całe, przynajmniej moje pokolenie, na pewno starsze. Ja też nie stałem się zwolennikiem aborcji. Tak? Znaczy, nie uważam, że jest to czyn moralnie obojętny, ale uważam, że są warunki, w których aborcja jest konieczna, jest mniejszym złem i że tą decyzję powinna podjąć kobieta, jej bliscy, ewentualnie jej lekarz. Tylko tu nie ma mowy o warunkach. To jest po prostu powiedzenie, kobieta podejmuje decyzję. No tak. Warunki były określone w tak zwanym kompromisie aborcyjnym. Który zniszczył PiS, jak wiemy. Okej, ale rozumiem, że dla pana też ta deklaracja Donalda Tuska w pewnym sensie jest kłopotliwa, czy... Nie. Nie ma pan żadnych wątpliwości. Ja myślę, że dla ludzi mojej formacji, czyli takich, którzy się uważają za ludzi wierzących, którzy się uważają za chrześcijan, ale którzy przeżyli ostatnie lata w Polsce, aspektem, który urealnia stosunki państwo-kościół i stosunek do tego, jaki kościół, co kościół może, a co nie może, są ostatnie lata. Ja dlatego, przysięgając przed narodem, przysięgą senatorską 3 lata temu, ominąłem słowa tak mi dopomóż Bóg, bo uważam, że w sferze publicznej tego nie należy robić, mimo że, jak mówię, uważam się za człowieka wierzącego. Tylko pytanie, czy Platforma powinna stać się partią tylko dla osób, które myślą w sprawie aborcji tak jak ostatnio Donald Tusk? Bo wiele osób nie się myślą, w niej... Nie myślą, wie pan, to jest właśnie ta różnica. Znaczy można one myśleć co innego, myślą, uważać co innego mogą myśleć, i robić że... co innego? Nie, można osobiście myśleć, że jestem przeciwnikiem aborcji, natomiast jeśli chodzi o prawo, uznawać, że każdy ma prawo myśleć o aborcji, to co uważa, zwłaszcza kobieta, która bardzo często w trudnych warunkach lub z chorym płodem ma podjąć tego typu ciężką decyzję. Tylko chyba cały czas obowiązuje, panie senatorze, deklaracja ideowa Platformy, gdzie
punkt drugi to był fundament wartości. Fundamentem cywilizacji Zachodu jest dekalog. Zadaniem państwa jest roztropne wspieranie rodziny w tradycyjnych norm obyczajowych. Dlatego prawo powinno ochraniać życie ludzkie. Tak jest napisane w deklaracji ideowej Platformy, niezmienionej. To prawda, ona ma prawie 20 lat, to prawda, ale nie została nigdy zmieniona. Nie widzę sprzeczności między tą ewolucją poglądów, którą przechodzi Platforma, którą widać w deklaracji Donalda Tuska, a deklaracją taką, że chronimy rodzinę, bo to ludzie decydują, jaką rodzinę budują, w jaki sposób. Tylko czy po tej nie każdy musi budować tak jak ja, który buduje od ćwierćwiecza z jedną żoną i czwórką dzieci. Tylko pytanie, czy przez to Platforma nie staje się partią po prostu lewicową w sferze ideologicznej? Nie, nie. Platforma jest partią centrową z całą pewnością i myślę, że odzwierciedla poglądy bardzo dużej części Polaków, żeby nie powiedzieć większości. Zaręczam panu, znaczy jestem tego pewien, że stosunek Polaków do spraw obyczajowych, zwłaszcza do tego, ile Kościół może dyktować państwu, również w ostatnich latach i 20, ale zwłaszcza w ostatnich 7 bardzo się zmieni. Jeszcze na koniec jedno pytanie. A ten pakt senacki jest już gotowy? Czy senatorowie, którzy... Nie, zaczęliśmy rozmowy. One są w bardzo dobrym... w bardzo dobrej atmosferze prowadzone, natomiast oczywiście nic nie jest jeszcze przesądzone, ale początek rozmów jest bardzo obiecujący. Ale czy senatorowie, którzy dostali się, wygrali wybory 3 lata temu, będą mieli pierwszeństwo, mają zagwarantowane te miejsca? Tak powiedział nam Donald Tusk przy obecności innych liderów partyjnych na spotkaniu w lipcu, więc z tego się trzymamy, aczkolwiek jest część senatorów obecnych, którzy deklarują, że już nie chcą być albo w Senacie, albo w ogóle w polityce. Dziękuję pięknie. Marcin Bosacki, szef Klubu Senackiego Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję pięknie.